Proszę Państwa, chciałem raz jeszcze bardzo gorąco powitać wszystkich, którzy dziś w ten słoneczny dzień są z nami tu na rynku i zapowiedzieć pierwszą debatę panelową zatytułowaną 20 lat po o sobie i naszych innych. Ta debata wprost odwołuje się do naszej pierwszej konferencji sprzed ponad 20 lat i dlatego nie jest przypadkiem, że tą debatę poprowadzi pani profesor Teresa Wallas. Ale nim zaproszę panią profesor, która była spiritus movens tych niezwykłych wydarzeń przed 20 laty i jest redaktorką wszystkich możliwych wydań książki Narody i stereotypy, tego bestselleru, który krąży w różnych wersjach językowych, to chcę tylko powiedzieć, że ten znakomity męski panel może poprowadzić tylko kobieta i zapanować nad dyskusją. I więcej, ten, jak rozumiem, zestaw uczestników, ten znakomity zestaw uczestników jest autorskim wyborem pani profesor. Pani profesor, pani teraz przejmuje rząd dusz. Bardzo proszę. Zapraszam. Wobec tego serdecznie witam Państwa w imieniu własnym oraz tego składu znakomitego, którym przyszło mi dowodzić. Jak pan dyrektor zechciał przypomnieć, nasze dzisiejsze spotkanie jest drugą odsłoną spotkania, które miało miejsce w 1993 roku. Tematem tamtego rozległego panelu były stereotypy, autostereotypy i heterostereotypy wytwarzane przez sąsiadujące ze sobą narody w Europie. Dzisiejsze nasze spotkanie ma w tym sensie mniejsze ambicje, że nie obejmuje całej Europy. Dotyczyło będzie wyłącznie Polski i jej sąsiadów i to nie wszystkich. Mianowicie przyjrzymy się tym stereotypom, które wytwarzamy my sami w stosunku do naszych sąsiadów oraz stereotypom Polaków, jakie funkcjonują, wytwarzane są przez Czechów, Niemców, Litwinów, Rosjan i Ukraińców. Naszym gościom zadaliśmy pytanie, jak wyglądają po 20 latach owe stereotypy. I zarazem w tym pytaniu ukryte jest pytanie drugie, co oczywiste. Czy coś się zmieniło? Czy zmiana, jaka zaszła w Europie, spowodowała równocześnie zmianę, większą, mniejszą, przekształcenie stereotypów narodowych dotyczących naszych sąsiadów? Przedstawiać będziemy owe wystąpienia w takiej oto kolejności. Zaczynamy od Czechów, później Niemcy, później Litwini, Rosjanie, Polacy. Po mojej prawej stronie znajdują się rodacy, po lewej znajdują się goście. Będą występowali parami. Ten układ od Czechów do Ukraińców dyktowany jest nie tylko kierunkiem ruchu wskazówek zegara geograficznego, ale także, powiedziałabym, dynamiką polityczną. Zaczynamy od klimatów umiarkowanych, skończymy na gorących. Nasza topografia sali jest w tym sensie nieco inna, że zaczniemy od skrajnych pozycji, skończymy na, jakby powiedzieć, dośrodkowych. Wobec tego poproszę od razu, bo czas zawsze płynie nie tak jak należy, czyli szybciej.
o pierwszą, że się tak wyrażę, parę uczestników naszego panelu. Dotyczyć to będzie stereotypów Czecha w oczach Polaka i stereotypów Polaka w oczach Czecha. Naszymi tutaj panelistami będą z gości pan Roman Baron, historyk, pracownik Instytutu Historii Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Od wielu lat specjalizuje się w problematyce historii Polski oraz stosunków czesko-polskich w XIX i XX wieku. Jest autorem monografii Między Polską i Czechami, ambasadorowie wzajemnego porozumienia. Po naszej stronie mamy pana Jacka Balucha, znanego literaturoznawcę i tłumacza literatury czeskiej, profesora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Opolskim, działacza Solidarności w latach 1990-95, naszego ambasadora w Czechosłowacji i Czechach. Poproszę panów, najpierw oddając głos gościowi. Dzień dobry. Pani przewodnicząca, panie dyrektorze, szanowni goście. Tak, wczoraj rozmawialiśmy z panem dyrektorem Bingenem. 5 do 7 minut to jest czas do wygłoszenia zaledwie głównych tez i postaram się tego trzymać. Warto poznawać kraj i jego kulturę, zwłaszcza kraj sąsiadów. Przybywając do tego kraju nie jako dumny turysta, ale jako pielgrzym, który z pokorą wchodzi do przestrzeni, którą odwiedza. Mniej więcej tych słów użył Václav Havel, kiedy otrzymywał doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. I myślę, że Havel jest jednym z tych osób, które potrafiły przełamywać negatywne, dodaję, stereotypy między Polakami i Czechami. Vice versa, doktorat honoris causa Uniwersytetu Karola w Pradze po bardzo wielu latach wśród Polaków otrzymał siedzący tutaj Adam Michnik, który co prawda w Czechach nie jest tak znany jak Havel w Polsce, ale i tu dodam od razu, chociaż mamy oceniać całe 25-lecie, że w ostatnich latach taką funkcję pełni człowiek i to bardzo dobrze, który wyszedł moim zdaniem ze środowiska pana Michnika i Gazety Wyborczej, mianowicie Mariusz Szczygieł, którego książki są niesamowicie czytane bestsellerami i też przełamał te negatywne stereotypy. Czyli gdyby od razu odpowiedział na to pytanie, co się zmieniło, bo wiele rzeczy też się nie zmieniło, prawda, negatywnych stereotypów, ale co się zmieniło, to dzięki takim jednostkom właśnie jak Václav Havel, obecnie na przykład właśnie Mariusz Szczygieł, czy wcześniej już od końca XIX wieku Henryk Sienkiewicz, czy z czasów młodszych Jan Paweł II, mimo tego, że czeskie środowisko i w własnym heterostereotypie uważa się za ateistyczne, nawet najwięcej w Europie, co jak czytałem kiedyś nie jest prawdą, ponieważ Szwedzi są bardziej sekularyzowani, ale taki autorstereotyp tutaj istnieje i też nie jest prawdą, że wszyscy Czesi są ateiści, ale w to bym nie chciał wchodzić. Niemniej to ma pewne znaczenie i miało, zwłaszcza kiedyś, bo Polacy, a mamy mówić o stereotypie Polaka w Czechach, jest to komponenta tego stereotypu właśnie, że są bardzo religijni, zwłaszcza katolicy, prawda? Gdyby się przyjrzeć tej książce Narody i stereotypy, którą tutaj pan dyrektor zaprezentował wczoraj i dzisiaj jest dostępna na pendrive'ach, co jest moim zdaniem piękny pomysł i takie połączenie wspaniałej polskiej tradycji z współczesnością, a Kraków jest tego świetnym przykładem, to należałoby wspomnieć w moim kontekście literaturoznawców, którzy tutaj brali udział przed tymi 20, powiedzmy nieco ponad 20 laty, mianowicie przedwcześnie zmarła Jasna Hlouszkowa, portret Polaka w społeczeństwie czeskim i też już nieżyjący profesor Antonin Mieszczan, długie lata na emigracji, jest jego portret w książce, która się ukazała 100 czeskich wiedców w egzilu, czyli w wolnym tłumaczeniu 100 czeskich naukowców w emigracji. I oni pokazali przede wszystkim siłę stereotypów i negatywne stereotypy. Profesor Mieszczan bardziej i takie
no, realistyczne podejście, ale te stereotypy pokazał, że nie tylko dotyczą mas, ale i elit, zwłaszcza co dotyczy śmieszności języka polskiego dla Czechów i vice versa. A pani profesor z Uniwersytetu Karola w Pradze, Jasna Holuszkowa, pokazała bardziej taki dualizm stereotypu Polaka w Czechach, mianowicie z jednej strony bardziej pozytywny, dotyczący elit, romantyczno-szlachecki, wolnościowy, a drugi taki bardzo negatywny, dotyczący większości ludzi, że Polak to prawda, handlarz, złodziej i wiele innych negatywnych, tutaj by można było kontynuować, rzeczowników i przymiotników. Czytając tą książkę stwierdziłem, jak mocne są, oczywiście tych pozycji jest mnóstwo, ja tu nie chcę robić wykładu, bo nie na to czas, zajmowali się tymi wielu wybitnych naukowców, czy to polskich, czy czeskich, przy czym może warto jednym słowem powiedzieć, że nawet zajmowanie się stereotypami jakby odzwierciedla stosunki między państwami, bo na przykład polska historiografia bardziej zajmowała się stereotypem Niemca i Polaka, czy Polaka i Rosjanina, a w mniejszym, o wiele mniejszym stopniu Ukraińca, Litwina, czy na przykład Szweda, czy powiedzmy Czecha. Mógłbym wspomnieć oczywiście profesora Ziętary, a z późniejszych na przykład Tasbira i wielu innych. Pominę kwestie naukowe i badań, chociaż warto wspomnieć przynajmniej komisję do spraw dziejów Czech i stosunków polsko-czeskich przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, która na swoich regularnych konferencjach także poruszyła oczywiście ten temat wizerunków Polaków i Czechów i pokazała to na tle historycznym. Tak jak zresztą wspomniani literaturoznawcy i również Antoni Kroch, który był tutaj obecny 20 lat temu. I teraz bardzo krótko, w kilku, może minuta. Czy coś się zmieniło? Bo wiadomo, że niektóre stereotypy są żywe. Zmieniło się na pewno na korzyść Polski to, że Polska doszła do, można powiedzieć, pełnej suwerenności, czy do tych przemian drogą pokojową, drogą dialogu, drogą porozumienia, nie krwawych, nie rewolucji. To myślę, że zwłaszcza wśród czeskich elit wzbudzało wielki i wzbudza nadal wielki szacunek. Na pewno też przemiany oczywiście później gospodarcze i powiedziałbym taka ta codzienna praca masarykowska, prawda? Czyli nie tylko ten słomiany zapał, piękne słowa, prawda? Ubrane w ładne sformułowania, ale też po prostu konkretna praca. Kwestia oczywiście granicy, to też ułatwia kontakty. Poznawanie kraju, chociaż Polska nie cieszy się takim zainteresowaniem jak na przykład Chorwacja czy inne kraje, do których się chętnie wyjeżdża, ale coraz bardziej spoznawana, zwłaszcza przez takich ludzi, którzy lubią oczywiście podróże takie te niemasowe, prawda? I tu bym mógł się odnieść do pomnika Szwejka w Sanoku, do Bolka i Lolka w Bielsku Białej, do napisu Naród sobie, bliski Czechom, Naród sobie, prawda, w Poznaniu na Teatrze Polskim i wiele innych miast. I gdyby to zamknąć jeszcze, to tak jak powiedziała niedawno pani obecna ambasador Polski w Republice Czeskiej, profesor Grażyna Bernatowicz, jeszcze 26 lat temu u nas w Czechach mówiło się, że w Polsce jest ciepłe piwo i zimne morze. Zimne morze oczywiście zostało, natomiast ciepłego piwa na szczęście już nie ma. Nadal nie jest tak dobre jak czeskie, prawda? Czy nawet belgijskie albo holenderskie, ale Polska poczyniła bardzo wiele w tej materii i myślę, że jeżeli jeszcze się poprawi, to będzie więcej Czechów przyjeżdżać, nie tylko na Mistrzostwa Piłki Nożnej do Wrocławia, a myślę, że oczywiście takie osobiste kontakty nie zmieniają wszystkich stereotypów, nawet negatywnych, ale pozwalają się z nich śmiać. I ostatnie zdanie. Nie będę się już koncentrował na tym, co jest negatywne, bo oczywiście też jest patrzenie negatywne. Infrastruktura polska, autostrady, pociągi, to się ale zmienia. Czyli tu jest szansa też na przełamanie, jak się spotkają państwo, czy spotkamy za 30 lat, to myślę, że już tego tematu w ogóle nie będzie. Natomiast od XIX wieku, a może i wcześniej, nawet wcześniej w niektórych źródłach, Czesi przyjeżdżający do Polski, gdybym miał to personifikować, to na przykład jeden z najwybitniejszych czeskich historyków, Jarosław Gol, kiedy tutaj był na Zjeździe Historyków Polski w Krakowie, to też to i powiedział i myślę, że to jest nadal aktualne, mianowicie, że Czesi doceniają przede wszystkim polską gościnność i urodę Polek.
I jedno i drugie myślę, że zostało do dnia dzisiejszego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście nie mylmy stereotypów z rzeczywistością. Tu myślę o autostradach i infrastrukturze. Czy możemy w takim razie, podsumowując, stwierdzić, że ten czas spowodował jakby wyblaknięcie stereotypu Polaka? Powiem jednym zdaniem. Stereotyp istnieje nadal, natomiast jest pewnej transformacji. To tutaj wczoraj chyba troszeczkę też zabrzmiało, czyli myślę, że idziemy w podobnym kierunku myślenia, czyli jest w transformacji, nie jest jeszcze zupełnie zmieniony, jest bardziej atomizowany, czyli już nie jest taki jeden, jedyny, konkretny i bardziej zależy od poszczególnych oczywiście grup, regionów nadgranicznych, przygranicznych, struktury społecznej i tym podobnie. Czyli jakby traci swoją moc, bo stereotyp jest wtedy mocny, gdy jest jeden i wyrazisty. Czyli rzeczywiście zmierza do takiego lekkiego rozrzedzenia. Dziękuję. Jestem za, a nawet przeciw. W takim razie zobaczymy, jak wygląda w oczach Polaka Czech po 20 latach. Bardzo proszę. Działa, tak? Proszę Państwa, ja jak ognia unikałem uczestnictwa w konferencjach na temat stereotypów. Ale nie mogę Teresie Walas odmówić. Łączy nas zbyt wiele. Moja mama była jej nauczycielką. Nie da się. Otóż i dlatego ja 25 lat temu nie uczestniczyłem w tym. Powiem dlaczego. Ja mam takie dziwne przekonanie, że konferencje na temat stereotypów, które mają te stereotypy zwalczać, je utrwalają. Bo najpierw trzeba długo opisać, o co chodzi, a potem już nie ma czasu na rzeczy alternatywne. Ja zajmowałem się kulturą czeską właśnie w niestereotypowych rzeczach, a jak się wziąłem za stereotyp, to ponosiłem klęski. Od 10 lat mam napisany wstęp do Szwejka, nie wychodzi, prawda? Więc okazuje się, że to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, że te stereotypy, które istniały, one swoją trwałość mają. To znaczy, oczywiście Czesi są bezbożnicy, no 47% obywateli Republiki Czeskiej to są ludzie nawet niechrzczeni. Nawet niechrzczeni. Ja już nie mówię praktykujący katolicy, ale nie dotknęło to w żaden sposób. I można by powiedzieć, że czasem... I teraz pytanie, czy to jest stereotyp, a może to jest prawda? Ja pamiętam taką Czeszkę, Janę Starkową, tłumaczkę księcia Schwarzenberga, która opowiadała mi o swoich doświadczeniach w Rzymie, gdzie prowadzili jakąś klinikę taką, która miała ułatwiać aborcję. I ona mówi, wiesz, tylko mieliśmy kłopoty, no ty to jako katolik zrozumiesz, bo we Włoszech aborcję to się uważa, no wiesz, no za ten, no. Ja mówię, grzech, tak, grzech. Proszę Państwa, to jest prawdziwy Czech, któremu nie przy... U nas nawet dziki komuch wie, że to jest grzech, prawda? I nic z tego się nie dzieje. Otóż to jest taki problem, że te stereotypy są dosyć trwałe. Poza tym kwestia jest taka, że czasem tutaj mamy do czynienia z pewnymi pułapkami. Pani Magda Waszariowa, tutaj powszechnie znana, była ambasador Słowacji w Polsce, napisała, jak to w Polacy się śmieją z języka czeskiego, a ze słowackiego nie. No i uważała to za plus, że śmiejemy się z Czechów, a ze słowackiego, co żaden plus nie jest. To znaczy, że w naszej świadomości kulturalnej język słowacki nie istnieje, to jest minus. Także z tymi stereotypami trzeba uważać. Natomiast wydaje mi się, że ta zmiana, o której tutaj mój przedmówca, pan dr Baron mówił, ta zmiana stereotypu Czecha i Polaka, ona ma jeszcze głębszy rodowód. Ci z Państwa, którzy są w odpowiednim wieku, pamiętają, że w roku 56 mówiono, że październik nauczył Polaków realizmu, a Czechów romantyzmu. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, która zmieniała ten stereotyp, to był realizmu. A Czechów? No mówili tacy, mówili, no. Nie. Natomiast kwestia jest, przepraszam, nasz, masz rację, słuchasz uważnie. Nas rok 56 nauczył realizmu, a ich 68 romantyzmu, bo się postawili ruskim. I teraz jest taki problem. Otóż w ciągu tych lat 25, w moim przekonaniu, oprócz tego stereotypu, który istnieje, ale ma pewien taki zasięg, internauci będą dalej tam mówić o zaludzie, o takich rzeczach, natomiast myśmy w sposób irracjonalny Czechów pokochali. I my uważamy na przykład, że Czesi
znakomicie rozliczyli się z komunizmem. Wszyscy no, zrobili świetną lustrację, no cudowną, tylko w parlamencie trzecią siłą jest Komunistyczna Partia Czech i Moraw. I stereotyp polega na tym, że nawet gdybyście państwo pokazywali Polakowi, zwłaszcza, tu jest wyraźna rzecz, zwłaszcza o poglądach prawicowych, jeżeli pokażecie mu skład parlamentu i powiecie, kto jest komu, nie wierzą, za Boga Świętego. Ja już przestałem o tym mówić, ponieważ jak długo można mówić, że ten procent, to procentowe poparcie, które Komunistyczna Partia Czech i Moraw w Czechach ma, jest dokładnie takie samo, jak mieli komuniści przed wojną. Dokładnie na tym samym poziomie, tylko przed wojną nie mieli zdolności koalicyjnej. Komuniści, rządziła tak zwana piątka, a teraz po wojnie na przykład prezydenta Klausa wybrano z cichym poparciem tejże trzeciej siły. Gdyby ona nie zachowała neutralności, Klaus prezydentem by nie został. Więc taka jest rzeczywistość. Tym niemniej myślę, że ogromnie się zmienia ten nasze spojrzenie na Czechów za przyczyną takich środowisk jak Gazety Wyborczej, Tygodnika Powszechnego, stałych publikacji, takich ludzi jak właśnie jak Szczygieł, chociaż niektórzy bohemiści mają do niego pretensje, że niektóre z tych stereotypów on utrwala. Jesteśmy społeczeństwami innymi, my jesteśmy społeczeństwem chłopsko-szlacheckim, Czesi są przede wszystkim mieszczanami. I ja tutaj jeden stereotyp zwalczam i tu też go będę zwalczał. Mianowicie, jak ja słyszę, że Czesi to jest kultura ludowa, to mną trzęsie. Jaka ludowa? Mistycy w kręgu Karola IV, XIV-wiecznego. No gdzie? Gdzie to jest? Źródła wcale nie były ludowe. Później, wtórnie, nowoczesny naród rzeczywiście rodzi się przez awans z warstw niskich, ale jest to oparte na etosie mieszczańskim. Czesi są przede wszystkim mieszczanami. Jeśli byście państwo chcieli ten stereotyp nieść dalej, to będę wdzięczny. A czy nie jest trochę tak, jak pan powiedział, że zmiana w naszej jakby mentalności, sytuacji także społecznej, no też mieszczaniejemy coraz bardziej, nie powoduje, że stajemy się na tyle bliżsi Czechom, że oni przestają być dla nas widoczni jako stereotyp? Być może. Ja sądzę, my mamy troszkę taki kompleks wobec Czechów. Na przykład słyszymy często, a my nie znamy historii czeskiej. A przepraszam, a znamy historię niemiecką? Historię Niemiec? Oprócz tego, że oczywiście byliśmy krzywdzeni przez Niemców i przez Rosjan, ale tak rzetelnie przepytać ludzi z historii niemieckiej czy z historii Rosji, podejrzewam, że wyniki byłyby nie lepsze niż w wypadku Czech. A czy lepsze byłoby, no więcej się zna dzięki kulturze, oczywiście, ale żebyśmy, to dobrze, ale tej historii często nie rozumiemy. Nie jesteśmy wyjątkami. Prawdopodobnie. Niemcy sami nie rozumieją swojej historii. No, ale przezwyciężeniem kompleksu stereotypu czeskiego było niewątpliwie hasło Havel na Babel. To jest wypowiedź stereotypowa. Havel na Babel, tak. No i jeszcze wcześniej, chociaż to dotyczyło Słowaków, że cała Polska czeka na swego Dubčeka. Też było takie hasło. Także Czesi zaistnieli w naszej świadomości takiej polityczno-europejskiej już od pewnego czasu. Dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy dalej, w stronę północy i w tej chwili spojrzymy, jak wyglądają Niemcy w oczach Polaków i Polacy w oczach Niemców. Gościem naszym ze strony niemieckiej jest pan Dieter Bingen, politolog, dyrektor. Dyrektor Deutsches Polen Institut w Darmstadt, członek Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu, wydawca serii Denken und Wissen, eine polnische Bibliothek, autor wielu publikacji na temat polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej, stosunków niemiecko-polskich oraz transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Oddaję panu głos. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, był komisarz do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej w wywiadzie dla dziennika Rzeczypospolitej 2 dni temu. Mówił, z przyjemnością widzę, że w moim kraju przestają już funkcjonować antypolskie stereotypy. Stosunki zaś polsko-niemieckie są podstawą stabilności Europy. No może mogę skończyć moje
moje krótkie, ale wrócę do pierwszej tezy 21 lat temu przez pan Albrecht Lempt, który w konferencji w 1993 roku był tutaj i on mówi oczekiwanie, że Niemcy mają jeden wizerunek Polaków, byłoby myśleniem stereotypowym. Większość Niemców nie ma żadnego określonego obrazu Polski. Dodam z pewną dodam, że to z pewną dozą prawdą, ale na szczęście to nie jest cała prawda, jeśli rozwój obrazu stereotypowanego Polaka w Niemczech dzisiaj. Chciałbym tylko krótko, bardzo krótko, nie mam czasu, rezultaty badań opinii publicznej, kilka liczb, tylko kilka. I potem kilka ogólnych obserwacji, obserwacje osobiste. Mamy dużo badania opinii publicznej w Niemczech i w Polsce w ostatnich latach, od 20 lat i można tam, można podkreślić, jest zmiana do lepszego. No to jest wszystko relatywne, o czym mówię, ale badanie na przykład Instytutu Allen Spach pokazuje nie tylko, że Niemcy posiadają pozytywny obraz Polski jako kraju, lecz także, to jest zaskakujące, lecz także, że sami Polacy od roku 1991 roku postrzegane są przez Niemców jako coraz sympatyczniejsze. Jeszcze w 1991 roku w ankiecie przeprowadzonej przez tygodnik Der Spiegel Polacy otrzymywali w skali od plus 5, bardzo sympatycznie, do minus 5, zupełnie niesympatycznie, od Niemców zachodnich średnio minus 0,6, od Niemców wschodnich średnio minus 0,1. Do tej pory obraz Polaków w Niemczech wschodnich jest lepiej, przeciw heterostereotypów Niemców w Polsce jest lepiej niż w Niemczech zachodnich, może z wyjątkiem rejonów przygranicznych. A w 2006 roku średni wskaźnik sympatii dla Polski w oczach Niemców wyniósł minus 0,1. W 2011 roku po raz pierwszy od 20 lat wskaźnik na skali sympatii niemieckiego społeczeństwa dla Polaków jest dodatni plus 0,24. Niemieckie wyniki należy jednak interpretować w kontekście sympatii deklarowanej wobec innych narodów. Na podstawie porównywalnych badań Instytutu Allensbach z ostatnich lat niemieckie społeczeństwo okazuje obecnie jedynie Francuzom większą sympatię niż Polakom. Aktualny sondaż pokazuje, że w ostatnich latach poprawiły się częściowo sukcesywnie, ale częściowo i znacznie wizerunki i wyobrażenia danego kraju. Ten wizerunek Polaków i Polski w Niemczech jest głównie kojarzony z życiem codziennym. To znaczy nie osobistego poznawania się kraju i wizyty kraju. Około 24% Niemców po 89 roku był w Polsce. Ten obraz Polski jest przez prasę, przez mass mediów i przez spotkanie z Polakami i w Niemczech, w samych Niemczech. To znaczy życie codziennie, to znaczy obecność Polaków w Niemczech bardzo silnie ma wpływ na obraz Polski i rozwoju w Polski. I to znaczy wpływ migracji zarobkowej. To już nie sezonarbeiter, pracownicy sezonowe, ale przepływ rzemieślnicy i pielęgniarki i lekarzy. I to znaczy to nowa migracja, może czasowa, może na stałe w Niemczech. I obraz Niemców jest bardzo pod wpływem
doświadczeń codziennych i to są bardzo pozytywne. Tak nie było tak dużo Polaków w Niemczech. To znaczy oni są, jest popyt na Polaków, nie tylko Polaków, ale Polacy są bardzo ulubione. Bez Polaków, to wszystko są te stereotypy, które tutaj mówią, bez Polaków cały system socjalny, jeśli chodzi o pielęgnowanie, byłby krach, upadek tego systemu bez pomocy ze strony przepływu z Polski. I to znaczy, to jest dominujący wpływ dla obraz Polski w Niemczech. To jedno to jest życie codziennie, ale też pod wpływem informacji w ostatnich latach sukcesu gospodarczego Polski, to jest sukces po 2004 roku wejścia do Unii Europejskiej, to jest ten cud ekonomicznie, który nie jest cudem, ale jest rozwój bardzo, bardzo imponujący. Jest Polska jako konkurent i można liczyć z Polską. To było w latach 2005-2007 roku pod wpływem rządów Kaczyńskiego. To był negatywny, ale w tym sensie pozytywny, że dla przeciętnego Niemca był jasny, że można i trzeba liczyć z Polską. To znaczy tylko z Polską można na przykład w Europie coś osiągnąć i bez roli, szanowania roli polskiej to niemożliwe. I to w tym sensie nawet ten czas był dobry, długotrwały dla obrazu Polaka w Niemczech. I ostatnie pytanie reprezentatywne było zrobione kilka dni temu przez Instytut Allensbach, z którymi wśród 9 na liście krajów Niemcy powinni więcej współpracować. Na pierwszym miejscu Francja 79%, drugie miejsce Polska 71%, trzecie miejsce Wielka Brytania 63%, czwarte Chiny 62%, Stany Zjednoczone 56, Afryka Południowa 55, Brazyl 51, Rosja 50, Turcja 40. To był lista, ale na tej liście Polska jest na drugim miejscu. To i jeśli chodzi o kto jest warto zaufania, partner Niemiec teraz, dzisiaj, to na drugim miejscu jest Francja, pierwsze miejsce Francja, drugie miejsce Polska, potem Stany Zjednoczone i bardzo upadek, jeśli chodzi o wartość zaufania Rosji. To znaczy, to są tylko, jest mozaik zmiany do lepszego. Nie jestem propagandystą, chodzi mi tylko o tym pokazywać, że jest długotrwały proces, że nie te stare stereotypy nie całkowicie zniszczyli, ale te nowe ewenementy, te nowe wpływy życia codziennego mają wpływ też dla trwałości i zmiany stereotypów w Niemczech. W tym sensie jestem trochę optymistą. Frankfurt na Odrą 45, to są tylko mozaiki, 45 młodych ludzi chcą teraz uczyć się języka polskiego. To jest coś i jest miejscowość w wschodnich Niemczech, Löcknitz, to jest tylko wyspa, ale ta wyspa eksistuje w Brandenburgii. To jest 10, teraz mam przypływ, 10% młodych Polaków, rodzin, tu w Löcknitz mają 10% mieszkańców. I jeśli nie był mniej więcej sympatyczna atmosfera, oni nie byli tam. Byłby tam, to jest niedaleko Szczecina, można uciekać do Szczecina znowu, ale w tej chwili są i widzą szanse w tym rejonie i teraz mamy dużo dzieci i chrztu
To znaczy, tego nie było, teraz mamy to i rzemieślnicy, i to znaczy, że jest, więc jeszcze do tej pory jest prawda, że to, Lemp mówi 21 lat temu, że obraz Polaków w Niemczech jest różnorodny, ale w tej chwili jeszcze więcej różnorodne niż było 20 lat temu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Wynika z tego, że nie tylko zmienia się ten stereotyp, ale przede wszystkim zmienia się jego emocjonalne wypełnienie, co jest chyba jednym z najważniejszych czynników. W takim razie poproszę teraz naszego polskiego rozmówcę, czyli pana Adama Krzemińskiego, znanego polskiego dziennikarza, publicystę, specjalistę od spraw niemieckich. Serdecznie dziękuję panie profesor za zaproszenie. I Dieter odebrał już mi parę argumentów, ale to dobrze, bo nie muszę powtarzać. No, ja w odróżnieniu od pana ambasadora chętnie biorę udział w takich dyskusjach o stereotypach, ponieważ one są formą też psychoterapii takiej, już nie powiem narodowej, ale społecznej. Pozwalają zrewidować pewne uprzedzenia, inne utwierdzić. Zwłaszcza w sprawach polsko-niemieckich to jest tak, że każdy Polak zna się na medycynie i na Niemcach. Jak popatrzeć na polską literaturę, a zwłaszcza tą powojenną, no to ona bez Niemca to byłaby bardzo uboga, zwłaszcza w lata 50., 60. Wszyscy byliśmy w szkołach, zwłaszcza nasza generacja, chowani na takim stereotypie, jak świat światem nie będzie Niemiec Polakowi bratem, tysiąc lat zmagania, wspaniała książka pisana przez świetnego polskiego historyka Zygmunta Wojciechowskiego w czasie wojny. No ale jak tak przyjrzę się tej historii, to wygląda ona zupełnie inaczej, bo tam już o tym rozmawialiśmy. Jest gdzieś ta Recheza, królowa Polski, Niemka. Tak właściwie przez tysiąc lat ci Niemcy i ci Polacy kładą się do jednego łóżka, płodzą dzieci, tworzą kulturę, kłócą się, czy Kopernik to Niemiec, czy Polak. Tutaj w kościele mariackim do końca XV wieku modlono się po niemiecku, czy nawet jeszcze dłużej, jeszcze w XVI wieku. Można tę samą historię Polski opowiedzieć zupełnie inaczej, jako historię przenikania się dwóch kultur i dwóch różnych kultur, które się ze sobą sprzęgły, tworząc bardzo taki płodny amalgamat tu w Europie Środkowo-Wschodniej. Ten stereotyp jest kompletnie, był nieznany, do niego dzisiaj wracamy, ale bardzo powściągliwie, no ponieważ nakłada nam się na polską samoocenę taki endecki wzorzec, że w tej hierarchii wrogów, to jest myśli nowoczesnego Polaka, Niemiec i Żyd są na samym początku, potem jest gdzieś Rosjanin, ale Rosjanin jest, co prawda ma silną armię, ale kulturalnie gdzie tam, kudy jemu do nas. Natomiast Niemiec to jest coś bardzo groźnego, bo jest wydajny i przez to germanizacja jest skuteczna. No i rzeczywiście Bartek Zwycięzca Sienkiewicza, Ślimak Prusa, to zagrożenie takie zarówno przez politykę germanizacyjną w zaborze pruskim, jak i poprzez kolonizację, już tą XIX-wieczną, terenów kongresówki. Niemiec jest wrogiem, no aż po tego Brunera, no ale Brunner ma swojego przeciwnika, Klossa, który świetnie wygląda w tym mundurze Wehrmachtu, no i on jest nasz. Potem mieliśmy niby też spór o mundur Wehrmachtu, ale już taki polityczny przed wyborami 2005 roku i trochę inaczej ten mundur Wehrmachtu wtedy wyglądał. Ja tak
szkicuję te dwa wzorce. Jeden endemicznie antyniemiecki, który jest fundamentem nowoczesnej polskości, i drugi wzorzec, który jest głęboko zapisany w kodzie polskiej kultury, to jest ten przenikania tych dwóch kultur i zazębienia się polskości, niemieckości, aż po język niemiecki w sejmikach pruskich przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Teraz trochę do tego wracamy, wtedy gdy odkrywamy niemiecką przeszłość ziem zachodnich, Wrocławia, Gdańska, Szczecina. Czego nas nauczyli niemieccy pisarze w latach 70. Siegfried Lenz, Günter Grass, Christa Wolf też, Landsberg an der Warte, czyli Gorzów. I myśmy na to byli otwarci, uznając, że poznajemy historię, która staje się nasza, mimo że nie my jesteśmy lokalną, mimo że nie my jesteśmy jej, nie byliśmy jej twórcami. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że stereotyp Niemca w Polsce to jest nie tylko wyobrażenie skrócone i gdzieś tam prawdziwe i bardzo fałszywe zarazem. Prawdziwe, ponieważ pomaga uporać się z tym sąsiadem, fałszywe dlatego, że jest tak skrótowe, że nie uwzględnia tych imponderabiliów, które stanowią czy stanowiły esencję tego wewnętrznego sąsiada. Ale druga sprawa jest istotniejsza, mianowicie akurat ten stereotyp Niemca, silniej niż stereotyp Rosjanina czy Żyda, nie mówiąc już o Czechu, jest również papierkiem lakmusowym polskiej samooceny. To znaczy, ja jak patrzę i słyszę polskich publicystów, dziennikarzy, polityków, którzy coś tam mówią o Niemcach, zielonego o nich nie mając pojęcia, to zastanawiam się, co oni o sobie mówią, jakie lęki, czy jakie nadzieje, czy jakie wyobrażenia o sobie wynikają z tych wypowiedzi. I wtedy jest sprawa dosyć prosta. Mianowicie to jest wciąż sąsiad, który jest silniejszy i czymś albo zagraża, albo jest pewną szansą. Zagraża wtedy, kiedy to jest niemiecki bank, albo bo ja wiem, niemiecki polityk, który ponad polskimi głowami chce robić interesy na wschodzie. Natomiast jest to szansa wtedy, kiedy widzimy, że ta silna gospodarka albo również kultura materialna niemiecka pozwala, może stać się kołem, uważamy ją, że jest kołem zamachowym naszego rozwoju. I rzeczywiście Dieter pokazał tę ewolucję stereotypu, polskiego stereotypu, on mówił o niemieckim stereotypie Polaka, ale również polskiego stereotypu Niemca, rzeczywiście od, co najmniej od 1989 roku na tym termometrze sympatii Niemcy, na polskim termometrze sympatii Niemcy z roku na rok zdobywali o punkt, dwa punkty więcej. I to nie to dlatego, że oni byli tacy coraz lepsi, wspanialsi, te rogi germańskie opadały im, nie, tylko po prostu polska samoocena rosła, w związku z tym ten sąsiad przestawał być przeciwnikiem, a zaczynał być partnerem. Natomiast wciąż nie jest jeszcze tak pięknie, jakby z tych sondaży wynikało. Notabene są też inne, mniej korzystne. Niedawno były badania takie, z których wynikało, że dużo ponad 50% Niemców uważa rozszerzenie Unii na wschód za błąd. To chodziło o rozszerzenie ogólne, takie 2004. Tłumaczono, że to nie tyle o Polskę chodzi, a bardziej o Cyganów, użyję tego słowa, z Rumunii czy z Węgier, ale jednak nie rozdzielano tego w ankiecie, tylko wciąż uważano, że ten wschód po rozszerzeniu Unii Europejskiej wlewa się do Niemiec i tutaj jest stereotyp również Polski, polskiego złodzieja. Ten stereotyp polskiego złodzieja samochodów, który tak ukochał Harald Schmidt, nasz ulubieniec zresztą,
To jest sprawa dużo głębsza, niż by się wydawało, bo to nie chodzi tylko o samochody. Tych samochodów nie kradli Polacy, czyli nie tylko Polacy, ale to były gangi międzynarodowe, często Niemcy byli pierwszym ogniwem, a gdzieś Rosjanie czy Ukraińcy przerzucający te samochody na wschód byli ostatnim ogniwem. To jest projekcja pewnego lęku niemieckiego przed wschodem jako tą barbarią amorficzną, groźną, która nie trzyma się w ryzach, która w gruncie rzeczy historycznie podsuwa się coraz bardziej na zachód, już jest teraz tylko 70 kilometrów od Berlina. I Polacy byli z tej perspektywy zagrożeniem, no bo ukradli Śląsk, potem kradli samochody, a ostatnio nawet kradną miejsca pracy, a być może nawet i kradną pozycję Niemiec w gospodarczą, jeśli są, tak jak Dieter mówi, przyszłym konkurentem. To jest pewien podskórny lęk przed tym sąsiadem ze wschodu, ale rzeczywiście badania też, ja trochę wchodzę na podwórko Dietera, pokazują, że ta sympatia do Polski, czy zaufanie, przede wszystkim gospodarcze, do Polaków już nie jako eksponentów bałaganu Polnische Wirtschaft, tylko spolegliwych partnerów i sąsiadów rośnie. I to jest najsilniejsza karta. Druga karta to jest rosnąca pozycja Polski jako istotnego i obliczalnego kraju partnerskiego w Unii Europejskiej. I ostatnia sprawa, która niestety ostatnio zanika, to jest siła polskiej kultury, która odegrała ogromną rolę w latach 60., 70., 80., jeszcze 90. w rozmiękczaniu i relatywizowaniu starych takich antypolskich stereotypów z XIX, XVIII wieku. Z naszej perspektywy dzisiaj to jest trochę tak, że na pierwszym miejscu jest też gospodarka, na drugim miejscu jest polityczna waga Niemiec i partner, jeśli zechce być naszym partnerem, zwłaszcza w sprawach polityki wschodniej czy energetycznej, a kultura niemiecka jako ta siła, która dawała nam jakieś zrozumienie innych, lepszych Niemiec. Adam, pisząc list z więzienia do Willy Brandta, bodajże zakończyłeś go, Tomasz Mann, Tomasz Mann. To znaczy, to był ten stereotyp tych drugich, lepszych Niemiec. No, akurat Tomasz Mann niewiele o Polsce miał do powiedzenia. Jak przyjechał tutaj na zaproszenie pen klubu, to opowiadał o tym, jak akurat w Polsce, 10 lat po odzyskaniu niepodległości, jaka wspaniała jest kultura rosyjska, no, bo o polskiej nie wiedział nic. Ale poza Tadziem. Ale jest dobrze, natomiast co jakiś czas wybuchające awantury wokół polityki historycznej Eryki Steinbach czy serialu telewizyjnego pokazuje ogromny deficyt wiedzy, realnej wiedzy o historii Polski w Niemczech. A w Polsce wydaje mi się też niezbyt głębokiego zrozumienia i historii, i kultury niemieckiej tam, gdzie ona nie odnosi się do nas, tylko tam, gdzie ona ma ogromne swoje problemy ze sobą, ale równocześnie ma zasoby bardzo twórcze dla całej Europy. My te Niemcy, zwłaszcza w refleksji europejskiej, naszej własnej, spróbujemy często omijać. Było inaczej, było lepiej w latach 60., 70., gdy poprzez Heideggera, problem Heideggera, poprzez Jaspersa, poprzez Böla, Grassa wychodziliśmy nie tylko na zachód, ale próbowaliśmy zrozumieć nasze własne problemy z naszą kwestią winy, czy z naszym rozliczaniem się z własną przeszłością. Dzisiaj ten wpływ tej kultury niemieckiej wydaje mi się jest słabszy. Jesteśmy mniej na nią nastawieni, a może też i dlatego, że rządzi nami kultura masowa, a ta nie jest tak, niemiecka nie jest tak silna jak amerykańska. Tu bym przerwał, żeby nie przeciągać za długo. Dziękuję bardzo, ale chciałam spytać, czy możemy, upraszczając tę bogatą wypowiedź, powiedzieć, że jednak te elementy stereotypu Niemca, które wiązały się z doświadczeniem wojny, czy doświadczeniem jednak przemocy, one zanikają powoli w tym obrazie? One nie zanikają, bo one są w każdej chwili do zrewitalizowania, gdy jest jakiś pretekst do tego, ale
realia rzeczywiście europejskie i gospodarcze dominują dzisiaj, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Najlepszym dowodem jest dla mnie dość aberracyjna debata na prawicy, gdzie się mówi, że trzeba było iść z Hitlerem w 1939 roku, czy gdy słyszę od takiego posła do w muszce do Parlamentu Europejskiego, nowego posła, który daje przykład, nie wiem, polityki socjalnej Hitlera jako wzorzec na dzisiaj. No ale to są aberracje. Dziękuję bardzo. Wobec tego mkniemy dalej i jesteśmy już w obrębie Litwy i Polski. Naszym gościem z Litwy jest pan Leonidas Donskis, doktor filozofii, historyk idei, znany litewski działacz na rzecz praw człowieka i wolności obywatelskich, w poprzedniej kadencji członek Parlamentu Europejskiego. Witam. Z drugiej strony granicy pan Krzysztof Czyżewski, animator kultury, eseista, tłumacz, dyrektor Ośrodka Pogranicza Sztuk Kultur Narodów w Sejnach. Oddaję głos pan. Yeah, thank you very much indeed. I'm very sorry I will have to violate this beautiful Polish language concert with my introduction and with my intrusion with the English. So, no, but I would like to begin by remembering one important fact in the 20th century, anti-Polishness in Lithuania was very far from being, you know, sort of a sheer collection of stereotypes. It was the foundational stone of Lithuanian identity. And in the 20th century, everything started with a very, very dramatic, if not tragic event in Lithuanian culture. A nawet tragiczne, ponieważ było to rozłączenie kultury polsko-litewskiej. I to jest coś, co opisałbym jako jedno z najtragiczniejszych wydarzeń we współczesnej historii Litwy. Dlatego też tworzenie tożsamości stało się czymś, że my Litwini uważaliśmy się przede wszystkim za nie Polaków. Dlatego Miłosz słusznie zażartował, że główna tożsamość litewska tworzyła się przez grupę filologów. A więc pisaliśmy, że nie jesteśmy Polakami. I myślę, że w tych okolicznościach, w połączeniu z wrogością, było to toksyczne połączenie, które zatruło litewski stosunek do Polaków. I to, co stało się po II wojnie światowej, oczywiście, że była całkowita izolacja Litwy przez 50 lat prawie i drobna zmiana podejścia, ponieważ Polacy, nieważne jak źle traktowani przez reżim rosyjski, byli ciągle niezależnym państwem i stali się wtedy oknem dla Litwy, oknem na świat. Dlatego też kontakty Litwy z Zachodem bez przykładów z polskiego, bez wpływów z Polski byłyby niemożliwe, ponieważ właśnie tłumaczenia przez polski język stanowiły dostęp do literatury zachodniej, do kultury zachodniej. Chciałbym też zacytować litewskiego dramaturga Algirdasa Landsbergisa, który napisał bardzo zabawną sztukę na temat litewskich stereotypów. Nazywał się on ze słownika Incidentally, when he was reading out this piece, some emigre Lithuanians failed to get the point, and they thought that Landsbergis came up with a political program, and they started crying and getting sentimental, emotional over this, but he was poking fun on this pure Lithuanianism. And now, attention please, the Poles. Behind the hill, there lurks a Pole, like devils look, shine his eyeballs. The translation is mine. Zęby. To jest moje tłumaczenie. A więc Polacy tam są opisani jako szowiniści imperialiści. Wszyscy Polacy noszą zęby. Wszyscy Polacy całują kobiety w rękę. Wszyscy Polacy wiedzą, jakimi wielkimi ludźmi my Litwini jesteśmy. Dlatego też pytanie jest takie, czy chciałbyś, żeby twoja córka wyszła za Polaka? I
The Jews are all communists. I teraz o Żydach. Żydzi to moderniści, komuniści i artyści awangardowi. Żydzi to rewolucjoniści, Żydzi to anarchiści. To może chciałbyś, żeby twoja córka wyszła za Żyda. To był żart, ale w rzeczywistości zabawną rzeczą było to, że to było bardzo ironiczne stwierdzenie o charakterze politycznym. I ono było odczytywane w bardzo liberalnych grupach imigrantów z Litwy w Stanach Zjednoczonych, którzy byli zapraszani, podobnie jak Miłosz, do uczestnictwa w konferencjach na temat literatury europejskiej. I myślę, że te antypolskie stereotypy istnieją na Litwie razem i równolegle z tymi pozytywnymi obrazami. Pamiętam, jak Leszek Kołakowski, dobry obserwator stereotypów i autor esejów na ten temat, pisał, że są one zakorzenione w ludzkiej potrzebie bezpieczeństwa umysłowego i emocjonalnego i dlatego nie można ich uniknąć. Są to bardzo utwierdzone opinie, które czasem stoją w sprzeczności z dowodami naukowymi, a paradoksalnie teorie spiskowe istnieją, mimo że istnieją też rozumowo uzasadnione poglądy o świecie. Jesteśmy w stanie utrzymywać spójne, logiczne i bardzo udokumentowane poglądy, ale jednocześnie te nieracjonalne poglądy ciągle z nami są. I to dotyczy też litewskiego stosunku do Polaków w wielu miejscach. Ale chcę tutaj podkreślić, że kilka dni temu na przykład słyszeli Państwo, że było badanie socjologiczne na Litwie i było pytanie, który z narodów jest dla was najbardziej wrogi, dla was Litwinów najbardziej drogi? Nie musimy być Sokratesem. Odpowiedź jest oczywista. Wróg numer jeden to Rosjanie. Ale szokiem było to, że Polska stanęła na drugim miejscu. To był szok dla inteligencji litewskiej. I niektórzy z komentatorów twierdzili, że to brzmi jak niepowodzenie całej przestrzeni publicznej na Litwie, ponieważ jest to całkowite fiasko naszych mediów i klasy politycznej. Ponieważ jeżeli nasz bratni naród, naród bez którego nie jesteśmy w stanie się określić, zdefiniować naszej historii i kultury, jest określony jako drugi co do wielkości wróg, wtedy jest to wielka klęska, jest to całkowita klęska całkowitej klasy politycznej na Litwie. Dlatego też powiedziałbym, że po stronie pozytywów są bardzo ważne zmiany. Były oczywiście tarcia pomiędzy Polakami i Litwinami wobec praw mniejszości polskiej na Litwie. Oczywiście klęską jest to, że nie byliśmy w stanie zastosować standardów europejskich. Ale miłym zaskoczeniem dla mnie jest to, że nawet bardzo konserwatywni intelektualiści na Litwie podpisali petycję, że to jest niedopuszczalne, dlaczego te relacje stają się coraz gorsze. I to przyszło nie tylko od liberałów, ale od konserwatystów, ponieważ wszyscy uważali, że jest to bardzo duży błąd ze strony prezydenta. Dlatego mam nadzieję, że Czesław Miłosz jest na zawsze uważany za bohatera Litwinów, jako symboliczny most łączący kulturę polską i litewską. Mam nadzieję, że jest to Polak z krwi i kości, człowiek z krwi i kości i Litwin z krwi i kości. Także ważny jest dla Litwinów Adam Michnik, no i oczywiście Jan Paweł II. To samo dotyczy bardzo wielu osób z dziedziny kultury. Miłosz, Giedroycz, mój dobry przyjaciel Krzysztof Krzyżewski. Oni są takimi iluminarzami kultury polskiej na Litwie. Więc
są pewne rozwój literatury, kultury nie byłby możliwy bez tych tendencji. Dlatego chciałbym powiedzieć, że mój kraj niestety nie wyciągnął ważnych wniosków ze swojej przeszłości i tego żałuję. Ale kończąc, chciałem powiedzieć, że to bardzo ważne jest to, że młodzi ludzie, którzy są wolni od tych sentymentów antypolskich, powinni uczyć się, że Polska jest krajem, bez którego nie bylibyśmy w stanie stworzyć naszych narracji narodowych, nie stworzylibyśmy własnej historii, ponieważ naszą historię tworzą również Żydzi, Polacy, a nawet i Rosjanie. Dlatego też musimy utrzymywać, że druga połowa XIX wieku stworzyła opowieści o czystych Litwinach, o Jagielle, który był zdrajcą litewskiego narodu. Dlatego mam nadzieję, że edukacja i nowa logika europejskiego współistnienia pomoże rozwiązać te animozje. Wreszcie chciałbym powiedzieć, że to, co jest dla nas zaskakujące, to to, że te stereotypy mogą istnieć równolegle z racjonalnymi, weryfikowalnymi i udokumentowanymi poglądami. Im więcej mamy nauki, tym mniej możliwe są stereotypy. To nieprawda. To tak jak z teorią spiskową. Mimo wiedzy i faktów teorie będą istnieć. Może dlatego, że istnieje taka hiperkomunikacja, ale też istnieje komunikacja w ramach pewnych sieci i są to poglądy na temat świata, które będą istniały zawsze, ale im mniej jesteśmy zaangażowani w nasze publiczne życie, w nasze publiczne relacje, tym bardziej się izolujemy i tym łatwiej jest krzewić stereotypy i teorie spiskowe. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to realistyczne, ale i optymistyczne spojrzenie i bardzo proszę pana Czyżewskiego. Chciałbym na początku odwołać się do tego, co Leonidas Donskis przywołał, bardzo smutnego dla nas rzeczywiście badania, które pokazuje Polskę jako po Rosji drugi najbardziej wrogi zdaniem opinii publicznej litewskiej kraj, wyprzedzając nawet łukaszenkowską Białoruś w tym sondażu, co mnie bardzo zaskoczyło, a może uważam, że warto podkreślić, że w samej Litwie ten sondaż był właśnie odebrany tak, jak Leonidas o tym mówił, to znaczy nie szukania winy po stronie Polski już w dużej mierze, jakby może to wcześniej było robione, tylko jednak po swojej stronie. To znaczy taki moment, w którym dokonuje się taka bardzo autokrytyczna refleksja dzisiaj. Myślę, że to jest zmiana, którą warto zauważyć na przestrzeni ostatnich lat, no bo łatwiej było od początku właśnie na te wszystkie problemy znajdować winę na zewnątrz siebie i to jest, jak wiemy, zawsze duże złoże, taki potencjał dla stereotypów. Czy w Polsce ten sondaż zostanie odebrany tak, że to my się uderzymy też w piersi? To jest drugie pytanie, z którym mi zawsze w Polsce jest niewygodnie. To znaczy w moim przekonaniu jednak my za mało mamy autokrytyki w tych relacjach już od 1991 roku z Litwą i zbyt dużo jest od to takiego stanowiska jak jeszcze niedawno naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że my żeśmy zrobili swoje, teraz czekamy, proszę Litwini, zróbcie swoje, a potem jak zrobicie, to zaczniemy rozmawiać. Zbyt dużo jest tego. Myślę, że się to właśnie w obliczu nie tylko takich sondaży, ale tej sytuacji, co pani profesor nazwała dzisiaj najbardziej gorącą, czyli tego kontekstu rosyjsko-ukraińskiego jeszcze, myślę, że to będzie jeszcze kolejny impuls do zmiany, ale taki jest również kontekst dla tych relacji. To też jest i taka lekcja, że my dyskutując tutaj 20 lat temu, mieliśmy takie poczucie, dyskutując o stereotypach, że
z każdym rokiem będzie lepiej. To znaczy, że jesteśmy na takiej trajektorii udoskonalenia i rozwoju, natomiast przekonaliśmy się, i to jest ważna lekcja tego dwudziestolecia moim zdaniem, że może być różnie i że to jest raczej linia, która ma różne zakręty po drodze i te sondaże, bo jeszcze ten sondaż wcześniejszy był poprzedzony wcześniejszym, kilka lat wcześniej, ale już wtedy, kiedy zaogniła się bardzo ta sytuacja z mniejszością polską na Litwie, kogo byś chciał mieć za swojego sąsiada, prawda? I wtedy też nagle okazało się, że Polak jest tym jednym z najbardziej niechcianych sąsiadów, czyli to był taki moment nagle nowej fali niechęci, antagonizowania i tak dalej. Jakie są tego przyczyny i jak działać w takim kontekście? Oczywiście ta sprawa stereotypów dla nas na pograniczu zawsze jest sytuacją, w której jakby część dramatu, który się tam dzieje, który potęguje ten dramat, do którego trzeba się odwoływać, odnosić. Nas się często pyta, czy państwo już rozwiązaliście konflikty, czy państwo już przezwyciężyliście stereotypy. Na to odpowiedź jest nie, oczywiście. Jest to jakby permanentna praca, raczej uczenia się życia w konflikcie, w napięciu, tak, na pograniczu, nie da się tego wydestylować, że tak powiem. Natomiast to, co jest możliwe, to często przeciwstawianie czy uderzanie jakby w te najbardziej negatywne stereotypy z inną zupełnie bronią czy językiem. Dla nas bardzo ważne było, ja pamiętam jak, znaczy stereotyp ma też to, musimy pamiętać, że on jest też inaczej geograficznie zlokalizowany w polsko-litewskich relacjach, zupełnie inaczej to wygląda w Poznaniu, skąd ja przyjechałem do Sejna, zupełnie inaczej to wygląda w Sejnach i na pograniczu polsko-litewskim. Ja przyjeżdżając tam w końcu lat 80. z podziemia poznańskiego, gdzie żeśmy czytali w podziemiu drukowaną Lituanikę, przyjeżdżałem do Litwinów jako bohaterów w walce z komunizmem i my mieliśmy ich taki obraz wtedy, a na murach wtedy znalazłem w Sejnach napisy Litwini do gazu, napisane przez Polaków, tak? I natrafiłem na ten długo ciągnący się resentyment jeszcze z powstania sejneńskiego, tak zwanego lat 1919-20, gdzie to była bardzo świeża pamięć tego konfliktu. Otóż zakładając tam taką placówkę w miejscu, w którym kiedyś istniał Korpus Ochrony Pogranicza, czyli kresowa placówka umacniania polskości, nagle zetknęliśmy się i myślę, że wielu ludzi, inicjatyw działających na pograniczu polsko-litewskim się z tym spotkało, że oto znowuż powracamy do tej sytuacji, że Polacy nam tutaj chcą robić, jakby to Herbaczewski powiedział, miłość Jagiellonową, tak? To z ironią mówił to znaczy mówimy o braterstwie i tak dalej, ale mamy ukrytą agendę i wracamy do tej sytuacji z początku sporu jeszcze z Unii Horodelskiej z 1385 roku, jak rozumieć to słowo applicare, czy to jest połączenie, czy przyłączenie, tak? Czy my naprawdę partnersko chcemy z Litwą i z Litwinami tutaj obcować, czy działać, czy chcemy jednak jakoś ich przyłączyć do siebie, do silniejszego i tak dalej. Myślę, że te 25 lat już prawie daje legitymację i to jest, myślę, walka, którą toczymy o to, żeby to, co jest mówione innym słownikiem niż konfrontacji narodowej, niż silnych stereotypów, zdobywa jakąś wiarygodność. To, o czym mówił Leonidas w tych symbolicznych nazwiskach kultury i Czesława Miłosza, to jest tylko jakby wierzchołek góry lodowej walki o coś, o co upominał się tutaj podczas tego spotkania 20 lat temu Tomasz Węclowa, kiedy mówił, że ciągle brakuje nam krytycznego języka do tego, żeby stawić opór, czy przeciwstawić się w języku również, w nazywaniu rzeczywistości temu, co stereotyp tak silnie negatywny wyraża. Tomasz Węclowa mówił wtedy na przykład o takim pojęciu mankur, takiego słowa używanego przez kirgiskiego pisarza Aitmatowa, określający nie tylko kogoś, kto...
Mankurt, tak. Kto nie ma, stracił pamięć i tak dalej, kto ma bardzo silną, taką określoną tożsamość nacjonalistyczną, narodową. Przeciwstawić się takiej opcji na pograniczu, to znaczy zbudować wizerunek wartości człowieka pogranicza, wartości, my to nazywamy obywateli dawnego księstwa litewskiego, mamy jakieś tradycje, do których możemy się odwołać, ale znaleźć wiarygodny język, znalezienia się we współczesnej Europie z takimi postaciami, z taką postawą, z takim wartościowaniem, to jest praca, która się na pewno zaczęła na tym pograniczu. Ona ma jeszcze dużo przed sobą, ale uważam, że to jest jeden z bardzo cennych, cennych warstw, które budujemy jakby w przeciwieństwie do tych silnych, negatywnych stereotypów, które tam istnieją. Jest inny problem, na który przy naszej debacie chciałbym zwrócić uwagę, który takiej pracy przeszkadza i on nie dotyczy już spraw narodowościowych czy nawet religijnych, a dotyczy kultury, w której żyjemy. To znaczy, często tego nie zauważamy, a często nie łączymy tych zjawisk ze sobą. Skoro nasza kultura staje się coraz bardziej festiwalowa, eventowa, taka wydarzeniowa i krótkotrwała, to ona coraz chętniej, niepostrzeżenie, zaczyna na nowo lubić stereotypy. Zaczyna iść na skróty, zaczyna nie iść w głębi, a przynajmniej nie mieć już tego potencjału przezwyciężania, tylko raczej ich utrwalania. I to bym uznał za niepokojący sygnał, w którym chyba wszyscy się tutaj w tych kontekstach znajdujemy, myślenia o innej kulturze, bardziej organicznej, bardziej społecznej, bardziej długotrwałej, długoterminowej, long deal, bym powiedział, która tak w istocie na długą metę temu zjawisku negatywnego stereotypizowania potrafiłaby stawić tamę. Dziękuję.